Wracam ze złotym medalem Mistrzostw Polski, wracam z uśmiechem na twarzy, wracam przede wszystkim z satysfakcją, że jestem bardzo dobrze przygotowana do tego sezonu halowego. Perspektywa naprawdę świetna, że za 2 tygodnie mamy Mistrzostwa Europy. Myślę, że ta forma zostanie utrzymana, a mam nadzieję nawet jeszcze, że zostanie taka podkręcona. Myślę, że jestem już na tyle doświadczoną zawodniczką, żeby powiedzieć, że jednak jadę walczyć o medal. Kiedyś, gdybym to powiedziała, to nałożyłabym sobie ogromną presję, która mogłaby mnie wręcz jakoś tam negatywnie spiąć i mogłabym jej nie wytrzymać. Teraz myślę, że spokojnie ją wytrzymam i naprawdę mając taki wynik mogę spokojnie łakusić się o to, żeby walczyć o najwyższy cel. To jest pewna świadomość, że jeżeli teraz wskoczyłam już na 2:00, to już w przygotowaniach do tego sezonu olimpijskiego już wychodzę z całkiem innego poziomu. Już tą bazą dla mnie jest 2:00 i myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie mi teraz walczyć o tę moją formę życiową, którą miałam w 2016, bo jednak wychodzę z tego innego poziomu, już mam dużo treningów przepracowanych i nie będzie to już taką trudnością bieganie 2:00 na zawołania, co jest też bardzo ważne. Z drugiej strony jednak jeszcze nie ma minimum na Igrzyska Olimpijskie. Przyznaję szczerze, że chciałam tutaj pobiec na Kopernikusie, niestety no, trochę żałuję, że się nie zabrałam za Habibą. Jednak nie ma co rozpamiętywać, po prostu trzeba wziąć nauczkę i dobrze patrzeć na te przygotowania do sezonu letniego.